Najpierw nominacja do Oscara, a teraz zwycięstwo w plebiscycie Złotej Piątki OKF Iluzja. Widzowie zdecydowali, że najlepszym filmem minionego roku było Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy. Tu małe sprostowanie, ponieważ Oscary odbyły się dzień po zakończeniu głosowania u nas, więc Złotą Piątkę mieliśmy o jeden dzień wcześniej wybraną w OKF-ie niż ogłoszono nominację do Oscara. Czyli widzowie OKF zagłosowali niczym członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej. To nie tylko Boże Ciało, ale również inne tytuły znalazły się w nominacjach, ponieważ zwyciężył również u nas Joker, Parasite, Ból i Blask i oczywiście również Na Noże, to ex aequo piąte miejsce z Bólem i Blaskiem. Także kilka tych tytułów nominowanych w tym roku do Oscara znalazło się właśnie w naszej Złotej Piątce. Widzowie w sumie oddali 418 głosów spośród 200 tytułów. Pierwsze miejsce bezwzględnie oczywiście Boże Ciało, 68 głosów. Drugie miejsce zajął również film oscarowy, ale nie tegoroczny, tylko zeszłoroczny, Green Book, który w zeszłym roku otrzymał 3 Oscary. Więc w zasadzie cała ta nasza tegoroczna Złota Piątka to filmy oscarowe i naprawdę wszystkich zachęcam, żeby te filmy obejrzeli. Boże Ciało w OKF będzie można zobaczyć jeszcze raz w lutym. Cieszył się ten film u nas bardzo dużą frekwencją, wiele osób jeszcze pytało, więc zapraszam osoby, które nie widziały, a te, które widziały, może sobie przypomną z przyjemnością ten film. Także nie jest to zaskoczenie, bo film w ogóle nie tylko u nas, ale na ekranach w ogóle w całej Polsce miał znakomitą frekwencję. I jeszcze Paszport Polityki, to też już po naszej Złotej Piątce.